On w krzaczku tu siedzi! Cicho, on w tym krzaczku siedzi! Ej, zjadł mu serduszko! Rzucił itemki wszystkie! Serio? Tak! To jest jakiś świr totalny! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite! Jak dobrze wiecie, w sezonie 5 na mapie występuje ponad 40 różnych postaci, u których możemy wykonywać zadania. A jednym z takich zadań jest likwidacja wrogiego gracza. Dzisiaj wraz z moim przyjacielem Szakiem postanowiliśmy, że wcielimy się w rolę łowców głów. I naszym zadaniem jest zlikwidowanie jak największej ilości osób, za które wyznaczona jest nagroda. Pamiętaj, że i ty możesz zostać najemnikiem. Widzisz tego oponenta? Jeżeli trafisz w niego za pierwszym razem, to od razu werbuję cię do mojej drużyny. Kiedy będziesz gotowy, oddaj strzał pistoletem, zostawiając łapeczkę w górę. Co? Zrobił to! Nie no chłopie, ja chcę cię w mojej drużynie. Dawaj. Stary, ale masz cela. Ja tak no niestety nie potrafię strzelać, ale mam nadzieję, że dzisiaj się nauczę, ponieważ dzisiejsza rozgrywka będzie nagrywana na moim nowiusieńkim monitorze od firmy Samsung, model Odyssey G5. Monitor posiada zakrzywienie 1000R, największe dostępne na rynku. Wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli. Wysoka rozdzielczość tworzy bardziej szczegółowy obraz, co bardzo cieszy oko podczas rozgrywki, a także pozwala nam zobaczyć więcej w decydujących momentach. Częstotliwość odświeżania jest na poziomie 144 Hz, co wpłynie zarówno na wyższy komfort podczas pracy, jak również lepsze wyniki w grach. Jak dobrze wiecie, grając w Fortnite, ułamki sekund mogą zadecydować o naszym zwycięstwie albo porażce. Dlatego monitor z czasem reakcji 1 milisekundy okazuje się najlepszym rozwiązaniem, a wysoka częstotliwość odświeżania ekranu jest także bardziej przyjazna dla wzroku. Jak dobrze wiecie, przy komputerze spędzam od 8 do 11 godzin dziennie, czy to nagrywając, czy montując filmy, albo prowadząc transmisję na żywo dla Was, a monitor Odyssey G5 posiada bardzo fajną technologię redukcji światła niebieskiego, dzięki czemu chroni moje oczy przed uszkodzeniem. Dzisiejszy odcinek z pewnością też będę nagrywał parę godzin, więc jestem jeszcze bardziej zadowolony z nabycia nowego monitora. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jaki monitor wybrać, no to moi kochani, ten monitor jest idealny dla Was. 144 Hz, czas reakcji 1 milisekunda, zakrzywiony super, faktycznie ta głębia jest odczuwalna, kolory są naprawdę intensywne, sam osobiście mogę polecić. No i przy okazji, marka Samsung, tak? No, samo mówi przez siebie. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim monitorem, klikajcie link, który znajduje się w opisie, a teraz przejdźmy do drugiej części odcinka i zobaczmy, jak nam dzisiaj pójdzie. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko! Siema, witam. Killer Szakum, jak się czujesz w nowej skórze? Jak ryba w błocie. Jak ryba w occie, super, mordo. Masz zadanie u pieseła? To bierz. Ja ląduję tutaj, mam jakiś pistolecik, mam jakieś kwiki. Bierzemy. Mr. Walker. Dobra, za chwileczkę się po niego udamy. Mam stary jedną potkę dla ciebie. Rzucam ci tam koło drzwi. Mam epicka skrzynia i złota snajpera. Co? A gdzie złoty charge? Raczej złota pompa szybka. Tactical. Mam chłopa, mam chłopa, mam chłopa. To nie on. Ładnie, ładnie. Dobra, to dobry strzał, dobry strzał. Okej. Okay. Kumpel jest pod tobą. Tak, 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 wiem, wiem, ale... za tobą, uważaj, wchodzi do ciebie. Leży, ale to nie oni. To nie nasze cele. Szkoda, szkoda. Bo byśmy tutaj mieli lightową misję, ale że oni taki ładny lucik mieli. Bierz tą niebieską pompę. Jeden i drugiego pompę niebieską. Ta, w takim razie stary, no trzeba cisnąć po tamtych ziomków. Ziomek do mnie podchodzi. Czy to jest ten, którego mamy bić? Tak, ten. Gdzie jest? Poceniec. Gdzie jest? U mnie. Widzę walkerową, dostaje 30-30-30 krak. Będzie leżał. Dobra. Dobra, dobra, uważaj, jego kumpel jest od boku. Nie bij go, nie bij go. Poczekaj, Szako, on idzie do ciebie, już biorę zadanie. A nie, to do pieseła trzeba iść po zadanie. Dobra, ja go pobijam trochę, niech się chłop opanuje. 30, 30, 30. Dobra, ucieka, on ucieka. O kurde. Dobra, nice. Ale miał złotą pompę, miał złotą pompę. Jest profit. Jest profitek? No i super. Tak, misja wykonana, nie? Lecimy dalej. O, w pobliżu. Co? Dawaj, gdzieś na sklepowej jeszcze jest ten wariat. Albo w kierunku zalewu poszedł. W rzece. 30. Gdzie ten chłop? Leży. Nice, nice. Uważaj, uważaj jego chłop. 23 tamten. Aha, nie ma go. Nawiał.
Dobra, może jest w krzakach, ale nieważne, olej, olej, chodź, tego dobijemy, idziemy. Dobijemy po kolejne zdanie. Ta. Dobra, nice, nara. Na rękę, nie ma problemu, chłopaki. On w krzaczku tu siedzi, cicho, w tym krzaczku siedzi. Czekaj, on pomacham. Słyszysz, ja cię zostawiłem, idę po zadanie. Dobra, ja mu serduszko. Rzucił itemki wszystkie. Serio? Tak! To jest jakiś świr totalny, stary. Czekaj, czekaj. Ale weź. Tylko psa. Dobra, dawaj, dawaj. Zadanie. Bierz. Dobra, czy to on? Tak, bierz kolejne. Najszybsza misja ever, nice. Stary. I kolejny. Jaki spocuch, no. Kolejny chłopiec na zalewie zdobyczy, także mamy kawał drogi, nie wiem czy zdążymy. Oh, musimy jakieś autko ogarnąć sobie. Autobus jest. No to odpalaj autobus i lecimy. Dobra, zapraszam. Dobra. Ciuch, ciuch! Od kiedy autobus się odpala na ciuch, ciuch? Od dzisiaj. No dobra. Jak o, będzie. Widziałeś? Słyszałeś? Ta. No faktycznie. Nasz cel jest coraz bliżej, Szaku. Dawaj. Idą. To oni. Cykam się, mówiąc szczerze. Taki ze mnie killer, że się cykam. O kurde. Mordo. To żeśmy się ładnie tutaj wpakowali. 116. Ile oni mają życia, przepraszam? Bardzo dużo. Czekaj, gdzie oni są? Nie wiem, gdzieś tam uciekli. Czekaj. Tu są. Oni się klepią z kimś. Może zdążymy, stary. Dobra, dawaj. Patrz, tu są. 24! Leżę! Dawaj, zabuduj. Ale mi wcisnął, nie spodziewałem się tego, stary. Tego też nie spodziewałem. Nie ma sensu, stary. Oni pewnie zginą, się nie zdążą uleczyć, chodź. Musimy lecieć do strefy. Zakończenie! Nie zdążyliśmy go pokonać. Dobra. Lecimy wziąć kolejne zdanko, stary. Elo, mordo. Dziena. Mamy misję do zrealizowania. Ale byku, nasz oponent jest gdzieś tam. Chodź, podejdziemy i go jeszcze postaramy się chwycić. Podjazd mamy, Szaku. Po prawej choinka. 25. Kurde, trafię go w końcu, no nie ma. Dostałem snajpę. Najgorzej, kurde, ale mi wcisnął. Leży, 200. Dobijam. Leży. Koks. 25, ten jest cracked. Leży! Dobra. To nice. Zlecenie? To nie to zlecenie. Dawaj, spamuj dalej. 25. Ale by mi trafił. Żeby się dostał. No niestety nie udało nam się kolejnego powalić. Jest tu u mnie. Koniec pomasku. Jeszcze z boku, od boku wali. Leżę. Wpadł mi jednak ten Superman. Dobił. Ajajajaj, Szaku, dawaj go. A, on tam jest w środku, dobra. Prawie, że ajajaj. Plecy, rampa do środku. Rampa w środku. Nie ma matów. Aha, w ten sposób bawimy się, no dobra. Kolejne zdanie, stary. Zielony chłop. Tenisista, ta jest. Ale że pies udaje takie dobre zadania. Jakieś matce musimy ogarnąć i leczenie, co? Przydałoby się. O! Ale że łatwiutko. Ale że zadanie wykonane. Ktoś za nas odwalił brudną robotę. Ta, oni tutaj są, stary. Zlikwidowany. Nie, wycofuj się. Jadę po zadanie. Dobra, chłop ucieka autem. Dawaj, jadę z tobą. Spokojnie, zaraz ich podjedziemy. Pierw zadanko, tak? Co jest? Balon do naj. Dostałem. Widzę. Teraz ja przyjąłem konkretną bułę. Jak? Jakim cudem? Leży. Za 71 dostał. Nice! Prawdziwi killerzy. Szaku, teraz możemy się nazywać killerów dwóch. Rozumiesz?
Hello, pieseł. Lecimy. Uuu, koło nas. Dawaj na tego wariata. Widzę go, widzę ją. Naprzeciwko. Autem jedzie, autem, autem, czerwone auto. 50 kawa dostała. To bolało. Zdecydowanie. A gdzie ten chłop? Jest tam! To jest to auto. Wajesia dostał. Gdzie on jest? Jak on to robi? To jest czart. Nie no, stary, to jest niemożliwe, że ten chłop nawet będzie tak uciekał cały czas. Nice! W końcu! Wybuch. Wybuch, no. Tam kolejny. Dwóch idzie. Leży? Leży. Fistaszek. To ci fistaszek, stary. Za 50. Oh my gosh! Za dostał. Ale patrz, od boku jest, żebyś nie dostał. No. Uważaj, bo dobrze strzelają. No i jest celowany, nie wychylaj. Dostał 110, jestem szybszy. Za 30. Dostał, leży. Nice. Do końca. Ja tego, ja tamtego trzymam. Tamtego skrakotowałem. Leży. Jeden. Ostatni. Tak, tak, tak. 35, 35. Brawo, Szaku! Tak jest! Oj, mamy to! Najlepsi killerzy! Tak jest! Wow, i piękne zwycięstwo, moi kochani! Nagrywałem ten film 4 godziny, naprawdę 4 godziny, było ciężko wygrać, ale na szczęście się udało, na końcu już byłem tak wczuty w gierkę, że przepiękne bombeczki się dały z tej snajperki. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekazackie koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!